So your definition of responsive is not the traditional one. You already alluded to that. In Bitcoin, the only manifestation of the assumption that you know something about the network propagation delay is by setting the proof of work hardness to be much, much lower than what you assume. You never weight explicitly delta to make sure that you get. So the formal definition would be, is your protocol given a certain target lambda, set the difficulty adjustment, the block rate to whatever it is you want to have. You want to have one block per millisecond, one block per second, per 10 minutes. Set that as a constant in the system and use difficulty adjustment as in Bitcoin. And then the question we ask is the protocol secure for any latency? So fix lambda, fix the block creation rate. And now devise a consensus protocol that is secure for any D. And we argue that there's no proof of work or indeed no other consensus protocol that has achieved it, and it's in fact impossible to achieve without proof of work. Thank you. Thanks. Krypto spekulacje, witam z tej strony. Kaspa, projekt na kolejną hossę będzie załączony do portfolio. Nie jest to porada inwestycyjna, jest to czysta spekulacja. A dlaczego na tym projekcie Kaspa jest spekulacja, a może i fakty, to w tym materiale dzisiaj zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, każde środki zainwestowane liczyć można jako środki przegrane, jak w kasynie. Kaspa Overview, szeroki temat, dlatego będzie trochę, że tak powiem, akademickiego przedstawienia w tym materiale. Temat warty poruszenia na Kaspa. Powiem proof of work jak obecnie najszybsza sieć kryptowalutowa na świecie. Tak to jest opisane, ale oczywiście bierzmy dwie strony płotu, przyjrzyjmy się obydwu poczynaniom. No i właśnie, co sprawia takiego, co różni Kaspy od innych projektów kryptowalutowych? Jak dotąd Kaspa jest jedyną monetą, która osiąga skalowalną przepustowość i natychmiastowe potwierdzenia w oparciu wyłącznie o proste zasady proof of work. I ta prostota protokołu Kaspa sprawia, że jest on w sposób możliwy do udowodnienia bezpieczny, czego nie można powiedzieć o żadnej monecie proof of stake, ponieważ jest to otwarty, wyjątkowy wciąż problem. Kaspa udaje się osiągnąć wysoką wydajność przy użyciu tylko podstawowych i dobrze poznanych narzędzie. Zasadniczo jest to bardzo delikatne i może nie fantazyjnie uogólnienie konsensusu Nakamoto. Jednocześnie Kaspa jest klasycznym zdecentralizowanym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do szybkich, ale i z definicji zcentralizowanych monet, takich jak właśnie Solana, Ripple czy inne tego typu monety. Jeszcze przechodząc dalej do tegoż analizy projektu, który jest bardzo szeroki, to dodam, iż obecny market cap, jeżeli weźmiemy sobie dane ze strony internetowej ich na bieżący dzień, to będziemy mieli tutaj tokenomię. Warto zaznaczyć, że ten token miał fair launch, nie było żadnych pre-sale, rok 2021 listopad, oficjalne wystartowanie projektu i na chwilę obecną to mamy market cap właśnie w okolicach 78 milionów dolarów, więc docelowo tych kilka x-ów powinniśmy spokojnie zrobić, a może i więcej, a więcej dlatego, że to co usłyszycie, zobaczycie, może konsensus wygranej przynieść. I co jest ciekawostką, że max uppay to jest 28,7 bilionów Kaspy i obecnie w cyrkulacji jesteśmy tutaj w tych okolicach 15 bilionów Kaspy. Obecna cena Kaspy, chociaż ja nie przykładam tego uwagi, tylko patrzę na market cap, tak jak wspomniałem, i z tego co widziałem, to są na giełdzie chociażby takie jak Max Global, ale osobiście polecam wallet Kaspy do przechowywania środków. No i ci, co byli na początku, już na pewno dobrze są zarobieni i mogą celowo kaszować, więc warto ewentualnie poczekać. Mamy rynek, jaki mamy.
przyjrzeć się, może uśredniać, może w ogóle nie wchodzić. To jest tylko i wyłączna, pamiętajcie, spekulacja kryptowalutowa. Kaspa. Czyli, jeżeli weźmiemy sobie jeszcze na tutaj przegląd bloków, widzimy co sekundę transakcję, najszybsza i najbardziej skalowalna warstwa natychmiastowego potwierdzenia transakcji, jaką kiedykolwiek zbudowano na silniku Proof of Work. No tak, to są fakty. I te transakcje wysyłane do górników mogą być natychmiast uwzględniane w księdze, która ma strukturę rewolucyjnego BlockDuck. I Kaspa opiera się na protokole GhostDuck Phantom, skalowalnym ogólnieniu konsensusu Nakamoto, konsensusu Bitcoin. I ta konstrukcja, jego konstrukcja jest wierna zasadom Satoshi osadzonym w Bitcoinie, wydobycie oparte na Proof of Work, deflacyjna polityka pieniężna, brak premii i brak centralnego zarządzania. To bardzo ważna kwestia, uważam. Kaspa pod tym względem jest wyjątkowa. Zdolności obsługi wysokich współczynników blokowania przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa oferowanego przez najbezpieczniejsze środowiska Proof of Work. I właśnie obecna sieć główna Kaspy działa z szybkością jednego bloku na sekundę i każdy może na własne oczy to też i zobaczyć. No a pod trwającym przepisywaniu języka głównym celem programistów będzie zwiększenie liczby bloków na sekundę, tym samym przyciągając rozwój inteligentnych kontraktów i DeFi. I jakie tutaj Kaspa nam rozwiązuje problemy? Obecnie tradycyjne kryptowaluty cierpią z powodu kompromisu między bezpieczeństwem a skalowalnością i decentralizacją. I te zdecentralizowane kryptowaluty muszą ograniczyć tempo tworzenia bloków, aby też ograniczyć te puste, że tak powiem, śroty bloków i te bloki poza łańcuchem tworzone w czasie potrzebnym do propagacji ukrytego bloku w sieci. Wysoki współczynnik tych pustych osierodzeń zmniejsza efektywność sieci Proof of Work, a tym samym zmniejsza jej obronę przed atakami na złośliwych osób, aktorów, dołączając tym samym do sieci otwartej. I aby ten problem rozwiązać, warstwa konsensusu Kaspy wykorzystuje GhostDuck, a protokół konsensusu typu Proof of Work, który uogólnia łańcuch Nakamoto na ukierunkowany ascetyczny wykres bloków, właśnie Ghost. Tak, włączając te ośrodzone bloki do łańcucha, tworząc ten sam blok DAC i ten nowatorski algorytm uporządkowuje cały system bloków w taki to sposób, że faworyzowane są dobrze połączone, uczciwe bloki szybko i z dużym prawdopodobieństwem. Daje to kryptowalutę, która jest obsługiwana przez 51% bezpieczeństwa, ma dużą liczbę górników, węzłów i przepustowość rzędu jednego bloku na sekundę. No jest to odmienne od istniejących kryptowalut, które nieuchronnie wymagają niewielkiej liczby węzłów walidacyjnych lub też niższego bezpieczeństwa. Tutaj próg jest procentowy, 33% do bezpieczeństwa z osiągniętym podmiotom. Idąc dalej, no to tutaj mamy fastest transaction, szybkie potwierdzenia bloków tradycyjnych, warstwa konsensusu Kaspa, wysoka przepustowość. Tutaj mamy niską szybkość blokowania tradycyjnych kryptowalut. Tutaj może to słownictwo jest zbyt niezachęcające do inwestorów. Może większość interesuje, ile x-ów zrobimy, jeżeli jako ma funkcjonalność dany projekt. No ale to są fakty. I decentralizacja wydobycia, tutaj wolny wskaźnik blokowania tradycyjnych kryptowalut wskazuje również na dużą zmienność dochodów z wydobywania. I tutaj te nagrody za wydobycie z powodu trudności ze znalezieniem bloków to jest, są nieregularne. Kaspa zachęca górników do dołączenia do coraz większych puli wydobywczych, które łączą moc obliczeniową i tym samym rozdzielają mniejsze, bardziej regularne dochody z wydobywania tymże uczestnikom. Jaka jest wizja Kaspy? Otóż, jeżeli
zobaczymy na wizja Casper Vision. Zbudowanie usługi podobnej do Nakamoto, która działa tak szybko, jak pozwala na to prędkość internetu. Casper chce zbudować system, który przekracza granice protokołu Satoshi, a jednocześnie przestrzega tych samych zasad osadzonych co Bitcoin. I wbrew wizji Satoshiego, Bitcoin nie stał się elektronicznym systemem kasowym typu peer-to-peer. Zamiast tego umacnia się jako ostateczny magazyn wartości, czyli e-złoto, i to właściwie tyle ze strony Bitcoina. Pod tym żadnym względem nie jest to łagodne osiągnięcie. To jedna z najważniejszych rewolucji finansowych w historii ludzkości. Jednak pozostawia wiele miejsca do ulepszenia Layer 1 i wybór różnych kompromisów dla Layer 1. Tutaj zgodzę się co do wartości Bitcoina, że to takie e-złoto, a Casper przypisuje sobie jako silver, srebro. Jeżeli chodzi o Casper, to właśnie to srebro przedstawia kompromis w porównaniu ze złotem. I stos konsensusu Casper ma na celu sprostowanie głównym wyzwaniom drugiej dekady kryptowalut, w miarę jak technologia dojrzewa, a jej adopcja i integracja z innymi aplikacjami internetowymi nabiera rozpędu. Casper chce się identyfikować na dwa główne wektory, które wymagają głębokiej rewizji podstawowego konsensusu, czyli szybkość uwzględnienia transakcji w księdze głównej oraz kontrola nad porządkowaniem transakcji w księdze głównej. Porządkowanie transakcji Casper jest głównym wyzwaniem tegoż protokołu konsensusu warstwy podstawowej. Ona się koncentruje na tym, aby stać się szybkim i skalowalnym silnikiem sekwencjonowania transakcji, inaczej proof of publication. I ten podstawowy konsensus będzie zatem otrzymywał tylko stan płatności, podczas gdy obliczanie bardziej ogólnego i ekspresyjnego stanu zostanie zlecone operacjom warstwy drugiej. I to należy zrobić poprzez przyjęcie procesji myślowego innowacji kierowanych przez ludzi badaczy, programistów, Ethereum. I technologia zestawień zmniejsza kosztem samym uruchamiania podstawowych węzłów konsensusu przez oddzielanie obliczeń od dostępności danych. I w rzeczywistości według Casper Ethereum skoncentrowane jest na pakietach zbiorczych, powoduje fragmentację sieci, utrudni komponowalność i radykalnie zmieni podstawowe założenia i dynamikę. Płynne działanie między odizolowanymi zestawieniami będzie wymagało specjalnych dostawców płynności, którzy będą służyć wypełnieniu tejże logi. Założyciel Casper, Jonathan Sompoliński, firma Doug Labs. Jego konto i linki są na stronie Casper dostępne. Została właśnie stworzona przez doktora Jonathana w celu wdrożenia protokołu Ghost Duck. A Jonathan zaczął zdobywać reputację w kręgu akademickim, zajmując się kryptowalutami od roku 2013. I wraz z profesorem Zucharem opracowali protokół Ghost. Protokół znany z cytowania w Białej Księdze Ethereum jako cel projektowy. Także tutaj też jest ciekawostka, że te korzenie sięgają też do Ethereum. A sam Jonathan obecnie zajmuje stanowisko podoktoranckie na Harvardzie, badając protokoły zamawiania transakcji e-mail. No i te bloki. Casper to pierwszy na świecie blok DAG. Tutaj mamy tąże informację. Czyli architektura księgi umożliwiająca równoległe bloki i natychmiastową ostateczność transakcji. Jest ona propagowana przez solidny silnik Proof of Work z szybkim, jednosekundowym interwałem bloków. Casper jest otwartą, zdecentralizowaną i w pełni skalowalną warstwą pierwszą. Taka ciekawostka, że Casper też jest pierwszą kryptowalutą bez blockchaina, BlockDAG. Blockchain to system liniowy, w którym transakcje są rejestrowane w blokach, uporządkowane czasowo i są zapieczętowane, a BlockDAG to taki graf acykliczny, struktura matematyczna, w której bloki krawędzi odnoszą się do bloków potomnych, nadrzędnych,
nowatorska implementacja rozproszonych ksiąg rachunkowych, pierwsza tego typu rodzaju, a tym samym umożliwia skalowalność tejże nowej generacji, wysoką przepustowość transakcyjną. I tutaj odnoszę się do też dla chcących więcej informacji. Jest tutaj ponad 13-14 stron Dark Knight i też Ghost Protocol, na którym obecnie Kaspa zarządza, a tutaj Dark Knight to będzie całkowita rewolucja tychże bloków. Silnik konsensusu Nakamoto. On jest nazwany trafnie na cześć Satoshiego. Jest to pierwszy silnik konsensusu oparty na mechanicznie Proof of Work. No i do dziś nadal zabezpiecza sieć Bitcoin, a także wiele innych kryptowalut typu Proof of Work. W tym m.in. ograniczone do dobrze znanych kryptowalut, takich jak Litecoin, Bitcoin Cash i Zcash. A właściwości bezpieczeństwa konsensusu Nakamoto zostały udowodnione matematycznie, są uważane za teoretycznie solidne i zostały wypróbowane i przetestowane praktycznie w Bitcoinie i jego wariantach w ciągu ostatnich tych dobrych kilkunastu latach bez większych incydentów. Granice manipulowania łańcuchem blokowym są zarówno proste, jak i weryfikowalne. Każdy podmiot, który chce wykorzystać blockchain, musi skontrolować ponad 50% hash rate, to jest mocy obliczeniowej w sieci. I uważa się, że wraz z rozwojem sieci staje się to coraz bardziej niewykonalne. Coraz bardziej niewykonalne. No i ta prosta koncepcja jest jednym z głównych czynników, dzięki którym zaufanie do Bitcoina pozostaje wysokie, a także jest tym katalizatorem, który stał się przyjęciem go za zarówno magazynu wartości, jak i systemu płatności przez wiele głównych instytucji na całym świecie. W przeciwieństwie do tego, wiele nowych form konsensusu odeszły od pierwotnej wizji konsensusu Nakamoto, przyjęły podejście polegające na dowodzie stawki, które ma na celu zwiększenie skali i przyspieszenie kosztem decentralizacji. Wróćmy jeszcze do BlockDuck, troszkę tutaj tych informacji więcej, może i szybszych, tylko podstawowych. Ten termin BlockDuck oznacza skierowany właśnie wykres acykliczny, matematyczną koncepcję bez skierowanych cykli. Ten BlockDuck stara się rozwiązać problemy z liniowymi łańcuchami bloków i konsensusem Satoshiego, a te problemy obejmują brak skalowalności, samolubne wydobycie i te puste, osierocone bloki. I to jest przeciwieństwo do tradycyjnego łańcucha bloków. No może odwołać się do wielu poprzedników. I cóż, Ghost Duck to jest ten termin, który jest wykonywany w Kaspie obecnie i dąży do ulepszenia stosunku Phantom. Phantom wymaga rozwiązania problemu i sam też MP trudnego nie nadaje się do praktycznych zastosowań, a zamiast tego używamy intuicji stojącej za Phantom. No i cóż, zauważmy, że ta zachłonna reguła dziedziczenia indukuje łańcuch w GhostDuck. Taka kolorowanka, że tak powiem, bloki wypełniające się sekundę na sekundę. Jeżeli zobaczymy też na źródła informacji deweloperów, Kaspa Network, Block Explorer, jest naprawdę sporo informacji. Oczywiście każdy z projektów decyduje się wypełnić najlepsze wrażenie, chociaż to są fakty. Tutaj jest porównanie Kaspa, Katana, Bitcoin, Ethereum, Solana. No, ta szybkość jest imponująca i ten proces budowy samego projektu, sam start, fair launch, odnośnik na wiki kaspa.org, podstawowe informacje, informacje do walletu, linki będą zawarte pod materiałem, także informacje bieżące z Kaspa Network. Ten ostatni to właśnie Dark Knight protokół, tam community zebrało, z tego co widziałem, ponad 70 milionów dolarów, 44% osiągnięte. No, jakie są emisje, schedule, plan Kaspy, właśnie wystartowanie 21 listopada. Jesteśmy nie tak spóźnieni, uważam, w tym pociągu. No i ta emisja będzie wyglądała
aż do roku 2037, więc na najbliższą hostce docelowo może się okazać trafny projekt, blog Jonathana Polińskiego. Też ta ostatnia informacja z ostatnich dni grudnia. Nowy protokół Dark Knight, on może zrewolucjonować właśnie jeszcze bezpieczeństwo, jeszcze większą szybkość Caspy na GitHubie jest odnośnik, jakie są właśnie założenia Dark Knight, nowy konsensus o przyspieszenie konfirmacji. I tutaj ponad 30 confirmations. To będzie szybkość o wiele, wiele. Tak, tutaj jest odnośnik. 30 bloków na sekundę. Informacja potwierdzająca co do użycia przez Vitalika protokołu w roku 2013 Ghost. Informacja o potwierdzeniu tych zebranych środków, czyli 365 tysięcy dolarów w 2 tygodnie przez community udało się zebrać. Każdy może zobaczyć, w jakim jest wagonie, jeżeli chodzi o ilość monet. Czy jest krewetką, rekinem, a może i wielorybem. Na stronie też można zobaczyć, jak efektywnie jest mining wykonywany przez Caspa. A zestawienie tych wszystkich projektów co do miningu jest także dostępne. Tutaj mamy Caspę przy obecnym market capie, ale też interesujących co do wykopywania, kopywania miningu, no to na dziale Caspy jest wiele tych potencjalnych typów miningu, to jest tutaj dostępnych. A może i tylko wyłącznie interesuje zakup i przehodlowanie na kolejną hostce. No i tak, te wystąpienia samego założyciela. No i może Vitalik też sobie o tym tak o to myśli. Shit, this is fucking good. Pytanie, czy właśnie... No, ale to jest to też przypisywanie fantazyjne. Patrzmy na dwie strony płotu. Bitcoin był prototypem, a Caspa jest finalnym produktem. Tym srebrem, czy to absolutny dżem? To już zostawiam do dyspozycji, ale przyglądając założenia projektu Caspy i sposób funkcjonowania tego projektu, jeżeli ta roadmap zostanie wystosowana, a na to cały czas wychodzi, no to możemy mieć fajną perełkę na kolejną hostę. A jak to się skończy dalej, czy jak Solana, czy inne projekty? Oby nie. Według moich założeń i prześwietleń tego projektu, tak, raczej się nie skończy. Może to być taki drugi Matic Polygon? Why not? Dlaczego nie? Dajmy sobie do szansę. Kryptospekulacja, zapraszam na Twitter, a także YouTube. Te ostatnie materiały wciąż podtrzymuje system KO.com. I to by było na tyle. Caspa. Interesujący projekt na pewno w moim portfolio się znajdzie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Ahoj.